piątek odbyło się uroczyste otwarcie międzynarodowego turnieju halowej piłki nożnej z okazji dziesięciolecia klubu sportowego Beniaminek 03 Starogard Gdański pod honorowym patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Takiego turnieju w Starogardzie jeszcze nie było, bo nie było jeszcze takiej uroczystości. Dobry wieczór, Bartosz Tobiński. Bardzo serdecznie Państwa witam na uroczystym rozpoczęciu turnieju Beniaminek Cup 2013. Uroczystość otwarcia miała wyjątkowy charakter. Był film o Kazimierzu Dejnie, a na scenie wypowiadały się osoby związane z legendą polskiego futbolu, wychowankiem starogardzkiego włókniarza. Ja bym wszystkim chłopcom życzyć gry fair play i idźcie w ślady Dejnej. Praca, praca i jeszcze raz praca. A do tego jeszcze trzeba mieć najpierw talent. Uczestnicy otwarcia turnieju obejrzeli pokaz akrobatyczny zawodniczek UKS Kociewie Starogard Gdański oraz prezentację multimedialną dorobku klubu sportowego Beniaminek. Młodych piłkarzy najbardziej zainteresowała ceremonia losowania grup, która była przeprowadzona na wzór najważniejszych imprez piłkarskich. Grupa A. Zawisza Bydgoszcz, Arka Gdynia, Beniaminek 03, Wolna Polesk, Naki Olsztyn, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Baltika Kaliningrad, Korona Kielce i Jagiellonia Białystok. W grupie B. Wisła Kraków, Jonos Kaliningrad, Beniaminek 03, druga drużyna, UKS Orlik Poznań, Lechia Gdańsk, UKS Łódź, Arkonia Szczecin, Legia Warszawa, Lech Poznań i Orzeł 2010. Tak wyglądają grupy turnieju Beniaminek Cup. Pierwszy dzień turnieju zakończy się wykładem profesora Tadeusza Chucińskiego na temat psychologii w sporcie dzieci i młodzieży.